trzeci wynik eliminacji, gdzie start chyba był 500. Myślę, że jutro, jak to poprawię i nie będzie mi sędzia przed startem mówił, że mam poprawić nogę, to myślę, że się skupię i będzie o to walczyć. Nie no, 11-23 fajny czas, ale nastawiam się na przynajmniej 11-15 na SB. Fajnie by było też życiówkę pobić, ale takie dalekie plany to w sumie mi się przydadzą na olimpiadę, gdzie tam będę już 11 biegać. Także mam nadzieję, że jutro będzie wiatr fajny w plecy. No i że sztafeta nasza, dziewczyny, 3 godziny chyba po tej nawet setki, 3 albo 2, damy radę i zdobędziemy też jak najwięcej punktów, jak 2 lata temu. No jak 100% to na razie było 11-15, teraz jest 11-23, czyli może tak 70-60%, coś takiego. Ale co bardziej się wydarzy? No właśnie nie! Nie, źle mi się biegło, bo musiałam nadganiać, ale widać, że mam przynajmniej mocną końcówkę i umiem utrzymać do końca. Szczerze mówiąc, nie ma co się przywiązywać do miejsca, ale stadion ma dobre wspomnienia i myślę, że mogę biegać tu szybko, nad co pokazałam w sumie 3 lata temu na Mistrzostwach Świata Juniorów. No i fajnie by było pobić życiówkę, ale czy to jeszcze teraz, to nie wiadomo. A czy w tym sezonie nie dokuczają tobie żadnych kontroli, możesz się spokojnie przygotowywać? Tak, wszystko jest okej.